Hejka, jesteśmy właśnie na Helu, siedzimy sobie na ławce i mój brat w transze dla chipsy. A jesteśmy tutaj z powodu Dniu Wojska Polskiego. Tutaj mają odbyć się jakieś ćwiczenia, jakieś, nie wiem, pokazy zbrojne naszej armii. Dlatego przyszliśmy tutaj właśnie, przyjechaliśmy dosłownie pociągiem, którego prawdopodobnie wcześniej widzieliście. Był tłok niesamowity. To, co żeście widzieli, to był jeszcze przesmak tego, co w ogóle się działo tam. Nie można było sobie palca włożyć normalnie. Taki był tłok. Dzisiaj właśnie chciałbym wam pokazać to całe wojsko, jak to będzie to wszystko wyglądać, całe te dni Wojska Polskiego oraz dzisiaj będziemy grać z Estonią, to jest mecz towarzyski, tak? Dobrze mówię? A co ty tam jesz w ogóle? Chipsy. No dobrze, ale jakie te chipsy? I o której gramy z Estonią? O 25. No i kto wygra? Polska 3-1. 3-1. To wysoko na scenie. To jest pierwszy mecz przed eliminacjami do mundialu, tak? Dobrze mówię? No, to więc zobaczymy, jak ten cały dzień będzie wyglądał. Mam nadzieję, że będzie ciekawy, no bo to wojsko, mecz i tak dalej. Deszcze niespokojne potargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu. Jesteśmy w Lasie Helskim, gdzie cały ten event się rozgrywa. Gdzieś tam w tle puszczę wam różnego rodzaju atrakcje, jakie tutaj są. Teraz idziemy do jakiegoś punktu, nie mam pojęcia, co to jest. Broń wszelkiego rodzaju, jednakże to szkoda, bo to jakieś repliki. Tak więc nie można sobie postrzelać. Odgrywane są różnego rodzaju... Można się zabić. Odgrywane są różnego rodzaju scenki. Planty, karma, plany. A tutaj... Więc to nie była niezła fortyfikacja, ty. Do obrony Pomorza, nie? Na przykład. Wchodzimy teraz do jakiegoś bunkra. Tam to przedokrętałem, sobie... bo jak wylądowali żołnierze, wiesz, droga już na ten metodach z tyłu i nie by tak. Tylko przedokrętałem. No, ale wiesz, wiesz jak to jest. Armaty może są, ale też mają karabiny, nie można sobie amunicję kupić. Różnego. I broń chyba też. Po wiosenny. Twarz. Idziesz i liczysz naboje ostatnie trzy i nie chybisz już, to wiesz. Róża czerwona. Jesteśmy na pomoście pomiędzy portem helskim a portem wojskowym, który był tutaj w Helu, ale niestety mi się wydaje, że ta cała jednostka została zlikwidowana, ponieważ nic tu nie ma, same mury zostały. Mewy sobie latają i srają na tą byłą jednostkę wojskową. Tak więc nie pokażę wam żadnych statków, żadnych jednostek. Bo po prostu ich tu nie ma. Aż jestem trochę zagubiony, ponieważ przyszedłem tutaj, chciałem zobaczyć jakieś jednostki, jakieś łodzie podwodne, jakąś amunicję czy coś. Tak jest, wreszcie udało się, historyczna przegrana ze Estonią. 1-0, jak prawdopodobnie wiecie. Matko Boska, tragiczna gra naszych zawodników z pola, tragiczna gra defensywy, nie składała się i wreszcie udało się.
1 do 0 po strzale w 90 minucie, nie pamiętam. Wiljowina, albo jakoś tak. Wiljowina, albo jakoś tak, brat mi podpowiada. Matko kochana, dlaczego za mojej kadencji?